śledzicie to, co się dzieje w obozach grupowych rywali, na przykład Czesi powoli się kompletują, Rosicki nie może trenować, wczoraj wygrali z amatorskim zespołem 7-1, czy nie? Nie, jakoś nie zagłębiamy się w takie kwestie, skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i tak też będzie na samym turnieju. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo zależy przede wszystkim od nas i to będzie nasz cel, żeby wypracować w jak najlepszym stopniu naszą grę, na resztę nie będziemy patrzeć. Grecja jest traktowana troszkę w roli takiego chłopca do bicia w tej naszej grupie, a jak ty w ogóle masz, jaki masz pogląd na temat tego rywala? Znaczy na pewno ja bym nie był jak najdalej od takich stwierdzeń. Na pewno bardzo dobra drużyna i grupa nasza jest grupą bardzo wyrównaną, więc te mecze gdzieś tam moim zdaniem będą na styku, więc trzeba być bardzo skoncentrowanym i podchodzić do każdego z nich z pełnym zaangażowaniem, bo na pewno nie będzie łatwo. Na tą chwilę nie ma żadnych sygnałów, kogo trener może wziąć, kto może zostać poza kadrą. Na pewno fajna paczka, fajna grupa zawodników, który każdy sugeruje na to, żeby znaleźć się w grupie na Euro, aczkolwiek trzeba zacisnąć zęby i te ostatnie dni tych ciężkich treningów trzeba przepracować na 100% po to, żeby pokazać się jeszcze w końcowym etapie trenerowi i zapewnić sobie miejsce w 23-osobowej grupie. Zawsze sobie powtarzamy, że nikt nie może być pewny, bo trener, tak jak powiedział, będzie weryfikował wszystko poprzez pracę wykonaną tutaj. Element przygotowania, jaki tutaj mamy przez przepracowane treningi, jak to wyglądało, więc na pewno, jeżeli chodzi o moją osobę, chciałbym się bardzo znaleźć w tej kadrze i robię wszystko na treningach i na meczach sparingowych ku temu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Mamy zawodników bardzo dobrze grających w powietrzu i w walce o górne piłki możemy naprawdę zwojować wiele. Stałe fragmenty zaczęliśmy trenować w dniu dzisiejszym, więc dopiero zaczynamy tą pracę. Gdzieś tam powoli w głowach będzie tkwił już pomysł na to, w jakiej sytuacji, w jakim momencie, gdzie się zachować, bo to wszystko będzie uwarunkowane tym, jak sztab szkoleniowy do tego będzie podchodził. Na pewno stałe fragmenty w dzisiejszej piłce mogą wygrać mecze, bo tak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, więc na pewno trzeba z przekonaniem i z pełnym zaangażowaniem i z koncentracją podchodzić do każdego z nich. Trener nie ukrywa, że widzi mnie bardziej na środku obrony i ja również gdzieś tam na tej pozycji czuję się lepiej. Aczkolwiek jestem jakąś alternatywą również na bok, więc może to mieć również znaczenie, mam nadzieję, przy wyborze kadry. Trener szuka różnego rodzaju rozwiązań i jest nas 9 obrońców, 4 czy bodajże 5 środkowych, więc cały czas gdzieś tam przygląda się nam trener podczas treningów i różnie to wygląda na sparingu. Raz gra jeden, raz gra drugi, więc na pewno trener ma jakiś pomysł na to wszystko. Cały czas sztab szkoleniowy preferuje taki styl gry, żebyśmy przede wszystkim bardzo dobrze grali blokiem defensywnym. Nie mówię tu o samej linii defensywnej, tylko o całej drużynie. Nasza gra będzie się opierała na tym, że cała drużyna ma zagrać w bloku blisko siebie i po odbiorze piłki już na polu przeciwnika szybkim atakiem będziemy chcieli gdzieś tam rozbijać defensywę przeciwnika i cały czas będziemy nad tym pracować. Myślę, że te mecze, które są jeszcze przed nami, przed samym Euro, będą już podporządkowane w większym stopniu ku temu, żeby preferować jakieś rozwiązania, jakieś schematy, więc na pewno takie zagrania mogą mieć miejsce. Piłki, nowy model specjalnie na Euro i kwestia oczywiście przyzwyczajenia się do nich, bo są specyficzne, lecą bardzo, bardzo szybko, czasami zmieniają kierunek, ale wszystko się ułożyło i rozwinęło na treningu. Te piłki potrzebują po prostu rozbicia i naprawdę są fajne.